Ja, was geht am cudownym, jesiennym, słonecznym, pogodą. Właśnie się relaksuję. Pojechałam sobie nieco dalej, ale zapomniałam karty i wracałam się. Już dzisiaj się dwa razy wracałam. No, zawsze jest to, po coś. Właśnie jesień jak przychodzi, zaraz będzie Wszystkich Świętych i tak troszeczkę może tak będziemy inaczej żyć, troszeczkę się zastanawiać, co niektórzy, jakie to nasze życie jest, jak ono przemija. To tak jak wiosna, lato, potem liście opadają i już jesteśmy w jesieni. I wiele osób tak ma, że żyje sobie, żyje na tym świecie i tak mu coś ciągle tam gniecie, coś uwiera. Coś się zastanawia, ale tak naprawdę nie wie, jakie sobie pytanie zadać i nie wie, co go tam gniecie i nie wie, co tak naprawdę chce. No właśnie, może warto sobie zadać takie pytanie: gdzie ja jestem? W którym miejscu? Gdzie mieszkam? Z kim mieszkam? Kto jest obok mnie? Za ścianą? Metr ode mnie, 3 metry w mojej ulicy i tak dalej, w moim mieście. I wtedy może jest nam troszeczkę łatwiej odpowiedzieć sobie i dać odpowiedź swojemu sercu, bo jeżeli nie mieszkamy w tym miejscu, gdzie chcieliśmy, nie mieszkamy w tym domu, w którym chcieliśmy, nie mamy takiej pracy, którą chcieliśmy, jeszcze mamy partnera, którego nie chcieliśmy, i tak można dalej, dalej, dalej wymieniać, no to właśnie coś nam tam uwiera. Może czas zapytać się, a gdzie jest moje miejsce? Co ja bym tak naprawdę chciała? Z kim ja bym chciała spędzać resztę życia? Jakimi ludźmi się otaczać? I w jakiej pracy pracować? Czasami jest tak, że ludzie pracują przez wiele lat, pracują ze strachu, bo to jest jedyna ich praca, bo być może myślą, że nic innego nie potrafią, bo tam się przyzwyczaili, bo mają blisko do swojego domu i wiele argumentów. Ale czy warto się tak poświęcać dla tej pracy, której nie lubimy, mieszkać w domu, którego nie lubimy i być z partnerem, którego nie lubimy i tak dalej, i tak dalej. Może warto pójść krok dalej, mimo wieku, mimo takiego już ustawkowania, że siedzimy, tu jest nasze miejsce i na pewno już stąd się nie ruszymy. Może warto zamknąć sobie oczy, odlecieć na moment i zadać pytanie, gdzie tak naprawdę ja bym chciała być w tej chwili, gdzie bym się dobrze poczuła. I uwierz mi, nawet jakby to było najbardziej abstrakcyjne, nawet jakby ci myśl przyszła, że to jest w ogóle w innym państwie i od razu by cię sprowadzała ta półkula na ziemię i powiedziała, co ty, nie szalej, zapomnij, to myślę, że warto nad tym się zastanowić. Znam już wiele takich osób, które właśnie poszły na całość, tak kochani, zostawiły domy, zostawiły nasz kraj i pognało ich zupełnie w obcy kraj, którego nie znali, gdzie nikogo nie znali i języka. I kochani, uwierzcie mi, odnalazły się te osoby tam, bo to było pragnienie ich duszy. Często rozmawiam z takimi ludźmi, bo akurat mam ich w swoim gronie, także wszystko jest możliwe. I chyba to jest ta nasza droga. Naszą drogą jest nasza dusza. I ona nas prowadzi. Mimo tego, że w głowie mamy strach, niepewność, boimy się, nie ufamy, to jak posłuchamy naszej duszy, to zawsze damy radę. Uwierzcie mi, jak zrobimy pierwszy krok, to nasza dusza nam pokaże następne drzwi i następne i będziemy iść i iść sobie z nami, tak? I naprawdę będziemy iść i będziemy się sami dziwić, że tak naprawdę, gdybyśmy to rozumem analizowali, to byśmy nigdy w życiu tam nie poszli, nie pojechali i w tym miejscu byśmy się nie znaleźli. Dusza ma to w sobie, że jeżeli jej się zaufa, tak jak się mówi, randka w ciemno, nie widzimy, a idziemy na tą randkę, więc idziemy na swoją randkę z duszą. Ona naprawdę prowadzi nas tam, gdzie trzeba.
Ona nam daje to, co nam potrzeba. I potem dopiero dochodzimy do wniosku, że fajnie, że tak zrobiliśmy. Więc zachęcam. Te jesienne dni, kiedy już ten dzień jest troszeczkę krótszy, kiedy wszystko zwalnia. Pomyślmy tak czasami, czego pragnie nasza dusza. Ja wiem, czego moja dusza pragnie. Teraz ty sobie odpowiedz na te pytania. No to ja cię tulem, całuję tak mocno, mocno. Zaufaj swojej duszy. Kocham cię.